musicie wiedzieć, że świństwami i donosicie, swym brzydzę się. Myślałem godzinami, co mam zrobić z tym. Przychodzę do was, bo się robi groźnie zbyt. Nie chodzi o nagrodę i przysięgam wam, nie przyszedłbym tu, gdybym inne wyjście miał. Nie chcę przecież skończyć w piekle. Przyszedłem tu, bo tylko ja dostrzegam, że ten tłum Jezusa spod kontroli wymknął się. Choć Jezus się nie przyzna, myśli tak jak ja, nie miałby mi za zły, że odwiedzam was. Nie chodzi o nagrodę i przysięgam wam, nie przyszedłbym tu, gdybym inne wyjście miał. Nie chcę przecież skończyć w piekle. Powiedz mi, Annaszu kapłan wszystko wie, a może ty, kajfaszu, wyczytałeś gdzieś, dlaczego wszyscy ślepi są, a my widzimy, że jedynym rozwiązaniem smutny koniec jest. Nie chodzi o nagrodę i przysięgam wam, nie przyszedłbym tu, gdybym inne wyjście miał. Nie chcę sięgnąć dna, nie chcę skończyć tam. Skończ te wymówki i przejdźmy do rzeczy. Wiesz o nim najwięcej, potrzebny nam plan. Nakaz wydany, czas złapać przestępcę. Nie musisz rąk brudzić, zostaw to nam. Za pomoc nagrodę należną dostaniesz 30 srebrników gotówką już dziś. Wystarczy, że zdradzisz, gdzie można go znaleźć. Samego, bez świadków, to łatwy dość zysk. Nie chcę waszych pieniędzy. Judasz, daj spokój, rzucimy to w koszt. Już trochę za późno, więc radzę je wziąć. Pomyśl, jak wiele możesz zrobić z tą kwotą. Płacić na biednych, bezdomnym dać dom. Może źle nas oceniasz, stąd twoje wahania. To zwykła zapłata, żaden wstyd, żaden wstyd, żaden wstyd przyjąć ją. Cześć wszystkim, z tej strony Bartek Kozielski, reżyser studia Akantus, i Kuba Jurzyk. Cześć, dzień dobry. Który wystąpił dla was w roli Judasza w piosence Przeklęty na wieki, czyli Damned for All Time z musicalu Jesus Christ Superstar, wspólnie z Kamilem Dominiakiem jako Annaszem i Pawłem Erdmanem jako Kajfaszem, który zresztą pierwszy raz się u nas pojawił na kanale, oraz naszym chórem akantusowym, który też się pojawił na kanale nie po raz pierwszy, po raz już bardzo któryś, ale też wielkie brawa i dla całej nich. Całej ekipie technicznej, która jest, możecie poczytać o nich w napisach. Tak, dziękuję bardzo, dobre tłumaczenie. A przede wszystkim to wideo by się dobrze nie udało i by nie powstało, gdyby nie Patronite. I dzięki wam, drodzy patroni. Dziękujemy bardzo naszym dziękujemy bardzo naszym patronom. Naszym patronom. A jeśli jeszcze nie jesteście patronami,
To co mogą zrobić, Bartek? Dołączyć do grona. A ja na przykład zrobię teraz klik. Tak, i tu macie link w kartach do naszego profilu na Patronite, tak, gdzie znajdują się materiały specjalne dla naszych patronów, które są tylko dla nich wydawane. Polecamy, fajne materiały. Oglądałem, bardzo mi się podobają. Jakieś tam zakulisowe sytuacje, pokazujemy, podcasty są tam. Ciekawostki. Ciekawostki, chóry pokazujemy od wewnątrz. Piosenka, ostatnio live fragment był. Czyli warto. Piosenka. Czyli warto. No a przede wszystkim, tak jak mówię, naprawdę dzięki naszym patronom nasz kanał istnieje dalej, możemy tworzyć tylko dzięki nim, także dziękuję bardzo, dziękuję też naszym widzom za to, że są z nami, dają te kciuki w górę i te tak wszystkie jest wyświetlenia, więc dajcie kciuka w górę, jeśli go jeszcze nie daliście. Jeśli wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście. A ja tutaj muszę wtrącić małą ciekawostkę, ponieważ bardzo dziękuję za ten utwór. To była dla mnie niesamowita podróż w czasie, ponieważ w 2013 roku, dokładnie 19 czerwca, odbyła się premiera spektaklu Jesus Christ Superstar na deskach Teatru Palladium. Projekt Proscenium. Projekt Proscenium realizował. Dokładnie tak, Antoniusz Dicius to reżyserował. I ja 7 lat tam, temu. 7 lat i tam grałeś Judasza. I tam się przy okazji, nie tam, bo ja tam nie byłem, ale byłem wcześniej jakby, ale przy okazji tego projektu się poznaliśmy jakoś, że byłem na premierze chyba byłem, albo jakiejś drugiej premierze, albo jakimś... No bo było 19-20. No to 19 albo 20 byłem na spektaklu, dokładnie, ale poznaliśmy się chyba kilka tygodni wcześniej dopiero, chyba co? Tak. I tak było, ej, a w ogóle chcesz przyjść na spektakl? Ja mówię, chcę. Tak, i przyszedłem, tak. Także tak, dziękuję za tę podróż w czasie. To prawda, bardzo trochę fajnie. Podróż w czasie, a z drugiej strony nowe tłumaczenie, odświeżona wersja. To prawda. No nie jesteśmy tacy sami jak 7 lat temu też, no umówmy się. No trochę się zmieniliśmy, na pewno dużo się zmieniło, ale dużo projektów wspólnych razem zrobiliśmy. Tak. No i pracujemy dalej. Still going strong, jakby to ktoś powiedział. I ja teraz powiem, bo muszę powiedzieć, jest nowa formułka, dlatego uwaga. No aha. No nowa to jest dużo powiedziane już, no wiesz, dobra, żeby no trochę stworzyć jakichś oczekiwań też za dużych. Czekaj, niech się wykażą. Zupdate'owana. Dobrze, czyli taka, poczekaj, 2-0. Dobra, zapraszam. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zapiszcie się na subskrypcję, klikając czerwony przycisk poniżej tego wideo i kliknijcie w dzwoneczek, ponieważ dzwoneczek to powiadomienia. A bez dzięki dzwoneczka nie ma powiadomień. A bez powiadomień nie ma wideo na świeżo. Dokładnie. A bez wideo na świeżo... Nie, naprawdę, dzwoneczek jest bardzo ważny i to jest najgorsze, że ja nie wiedziałem tego przez ostatnie 3 lata i... Człowiek YouTube'a. Jak nie macie dzwoneczka, to nie ma powiadomień i to jest naprawdę słabe. Nie będzie niczego. Tylko jak wejdziecie w aplikację YouTube'a i zaczniecie scrollować, a wszyscy wiemy, że scrollowanie jest niezdrowe. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, kliknijcie dzwoneczek, kliknijcie subskrypcję, wejdźcie na nasze media społecznościowe, śledźcie nas tam, tam jest rzeczywiście dużo. Rzeczywiście, że tak nazywa społecznościowe media, tak się to mówi. No, media po społecznościowe. Jezus. To jest pierwszy raz, kiedy nie mogę powiedzieć tej formułki w całości, ale nie martwcie się, to jeszcze wróci. Facebook, Instagram, strona internetowa, koszulki, akantus, Patronite, wszystko jasne. Dokładnie. Dziękuję bardzo. A idą święta, to może warto zaopatrzyć się w ciepłą bluzę z napisem Studio Akantus. Link do naszego sklepu poniżej, teraz musi go dodać. A już za 2 tygodnie nowe wideo w Studio Akantus, jak co drugą środę. A zatem dziękujemy, że jesteście z nami i bądźcie z nami i do zobaczenia. I bądźcie zdrowi, cześć. Co po drugiej stronie jest, wiem tylko ja i zdradzę wam, bo psychopatę codziennie tu gram. Więc widzu mój, szykuj się, bez krępacji, popcorn jedz mi, oddech weź. Opowiemy dziś, czym jest śmierć.